Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj piękna uroczystość, jak wiemy, zesłania Ducha Świętego, ale jutro mamy drugi dzień świąt. Drugi dzień świąt poświęcony tej, która jest oblubienicą Ducha Świętego, czyli Matce Kościoła, Matce Bożej, wspomożycielce wiernych jednocześnie. To jest dzień, który z jednej strony, ze względu na drugi dzień, Zielonych Świąt jest uroczystością świętem, w zasadzie świętem Matki Kościoła, ale też ze względu na 24 maja możemy wspominać Matkę Bożą, Wspomnęcielkę Wiernych. Jest to też główna patronka Chin i można by też powiedzieć, że jest to moja patronka, ponieważ 24 lata temu przyjąłem święcenia kapłańskie. Właśnie w tym dniu Matki Bożej, Wspomnęcielki Wiernych. I to wspomożenie wiernych bardzo jest dzisiaj nam potrzebne, widząc na różnego rodzaju nasze słabości, słabości Kościoła, ale też i nasze słabości, często wynikające z zmęczenia. Dziękuję za poprawienie mnie przy ostatnim rozważaniu, bo zamiast użyć słowa zły duch, powiedziałem, że duch święty czegoś nienawidzi, że nienawidzi poczęcia, to jest absolutnie coś odwrotnego. Jest zakochany w życiu, jest zakochany w człowieku, chce nas prowadzić, chce nas objąć swoją miłością. Jest samą miłością, może powiedzieć, o Duchu Świętym. Jest to absolutnie doskonała, czysta, nieskończona, niekończąca się miłość i wypełnia nasze serca. I można powiedzieć, że Maria jest tego przykładem, jak została wypełniona, a jednocześnie też z niej, ta miłość do dzisiaj się udzielam i przekazuję tym wszystkim, którzy są szczególnie w potrzebie, gdzie wierni tracą jakby wiary, tracą siłę, tracą moc po prostu. Nawet te siły fizyczne. Muszę miałem tego nie mówić, ale też chcę powiedzieć, że 3 maja chciałem się wybrać na Jasną Górę i nawet jechałem samochodem z moim wujkiem, słuchaliśmy transmisji z Jasnej Góry, no i niestety słabość, może to też wynika z po covidowych powikłań. No niestety obudziłem się na barierce i obudziłem się w trakcie, kiedy było przeistoczenie, niewiele brakowało, może by było i też nasze przeistoczenie z sfery ży życia ziemskiego, tutaj doczesnego na życie to już wieczne, to już, które się nigdy nie skończy. Ale widocznie Pan Bóg zostawił nas, wujka i mnie tutaj na ziemię, żeby jeszcze o Jego wielkich dziełach opowiadać, ale przede wszystkim się nawracać, odwracać się od tego, co jest naszą słabością, a uchodzić, uciekać właśnie do, do Pana Boga, tak razem z Maryją, jak to Ona czyniła. Wielbiła Boga, nosiła w sercu, pod sercem nawet wręcz namacalnie Syna Bożego, samego Boga i niosła radość, jak przyszła do Elżbiety, to, to od razu cały dom wypełnił się radością, aż dzieciątko w łonie Elżbiety podskoczyło z radości. Elżbieta wydała okrzyk z radości. A skąd mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Ta młoda dziewczyna jest uznana za matkę pana, matkę Kyriosa po grecku, czyli po hebrajsku Adonaj, a to słowo używali pobożni Żydzi w zamian za imię Jahwe żeby tego imienia zbyt Często nadaremno nie używać, tu używano tego imienia Adonai, czyli Pan, matka mojego Pana, może powiedzieć, matka mojego Boga, przychodzi do mnie. Jutro zapraszam, żebyśmy razem z Maryją na Mszy Świętej o godzinie 15 jeszcze pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, żeby właśnie podziękować Panu Bogu za te dzieła, za ten dar. Również chcę Panu Bogu dziękować za dar życia, za dar też kapłaństwa, który jest w takich kruchych naczyniach, ten dar. Nasze życie jest w kruchych, glinianych naczyniach. Może się szybko to naczynie rozkruszyć. I tak samo jest z kapłaństwem. Może ten dar kapłaństwa być utracalny. To znaczy, na całe życie jesteśmy już powołani do istnienia i na całe życie jesteśmy powołani, jako my księża, żeby być księżmi, ale jak to z tym darem jest, może być pomnożony, a może być zakopany. Może być zakopany tak, zakopany i bez żadnego pomnożenia, bo jest tak, że kiedy wrzuca się ziarno, żeby obumarło, to może się okazać, że z tego będzie stokrotny plon. A jeżeli się zakopuje po to, żeby przechować, żeby nic się nie stało, no to zostanie tylko samo. Nic z tego nie wyniknie. Nasze życie ma być podobne do tego ziarna, które zakopane, ale właśnie obumiera i staje się mocą Ducha Świętego, wieczne, pomnożone, pełne życie. Moi drodzy, rozgadałem się, jak zwykle jestem gaduła, aczkolwiek ostatnio mam dosyć duże problemy z koncentracją, z takim przekazaniem w słowach to, co myślę. Co innego jest ułożone w głowie, a co innego potem jest wypowiadane i czasem właśnie są takie lapsusy językowe, różne pomyłki, Myślę o czymś innym, a wypowiadam inne słowa. No to jest też jakiś znak, że może potrzebuję trochę wyciszenia, może jakiegoś odpoczynku, ale to przyjdzie w swoim czasie. Myślę, że Pan Bóg przygotował też i taki boży odpoczynek, żeby nabrać sił. Moi drodzy, Duch Święty też przychodzi z pomocą słabości naszych ciał, jest światłością też dla naszej duszy, na drodze którą idziemy do nieba, daje nam moc i siłę. Jest jak ten wiatr, który nasze żagle, jak te siedem dary Ducha Świętego napełnia i pozwala w stronę portu zbawienia płynąć właśnie nie swoją siłą, ale siłą, mocą Ducha Świętego. Otwórzmy, się, otwórzmy nasze żagle serca przez te nasze dary, charyzmaty, przez również nasze życie na działanie Ducha Świętego jak jak Maryja to czyniła również mówiąc patrz, pokazując na Pana Jezusa mówiąc zróbcie wszystko cokolwiek wam powiem to jest też klucz do tego żeby nasze serca się przemieniły stały się napełnione nie tylko pragnieniem jak ta kamienne stągwie wodą ale napełniły się właśnie przemianą tej wody wino która symbolizuje moc Ducha Świętego Symbolizuje Jego radość, Jego miłość, wesele, tak jak na weselu, na weselu w Kani Galilejskiej. Przedstawienie Matki Kościoła. Niech ten duch święty, którego nam Pan Jezus udziela, duch Ojca, dziecięstwa Bożego, niech wstępuje do naszych serc. Przyjmij mi Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.